Od blisko 20 lat w Bytomiu kształcą się medyczne kadry, działa tu bowiem Wydział Nauko Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie oferuje naukę na trzech kierunkach: dietetyce, zdrowiu publicznym i zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na pierwszy rok studiów. Jeżeli chodzi o y, możliwość y, zakwalifikowania się na studia, myślę, że nie ma tu większych problemów y, ze względu na to, że ilość miejsc na, przez nas oferowanych jest bardzo duża. Trzeba mieć po prostu odpowiednią liczbę punktów. Jest ona różna każdego roku, co zależy od pozostałych kandydatów. Obecni studenci bytomskiego wydziału zdecydowanie podkreślają, że warto wybrać właśnie tę uczelnię. Poznałam bardzo wielu e, wspaniałych ludzi. E, uczelnia daje możliwości m, realizacji badań naukowych, które e, prowadzą koła naukowe. Po studiach możemy zacząć pracę w instytucjach badawczych, e, w instytucjach m, ubezpieczeń społecznych, w jednostkach e, inspekcji sanitarnej oraz jednostka, które tworzą programy zdrowotne. Studenci wybierają Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, bo ten oferuje coś więcej niż tylko zajęcia teoretyczne. Jest tak m.in. na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym. Ten kierunek oferuje zajęcia terenowe, czyli tam pobieranie wymazów, ewentualnie pobieranie próbek, na przykład z jezior, czy również na przykład zakupuje, zakupowaliśmy również warzywka do e, zajęć laboratoryjnych które oczywiście się, wydają się dla mnie bardzo ciekawe ze swój skocznia od nudnych stan wykładowych. Zajęcia dla studentów czy doktorantów prowadzone są m.in. w tym laboratorium analitycznym, które pracuje także dla klientów zewnętrznych. Nasze akredytowane metody obejmują oznaczanie kadmu ołowiu cynku w glebach, kadmu ołowiu w warzywach i ich przetworach, a także zawartości rtęci w rybach i przetworach rybnych. Dodatkowo ponadto oznaczamy zawartości metali ciężkich w różnych matrycach, m.in. w żywności, w próbach powietrza. Bytomski Wydział Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to atrakcyjne miejsce także dla tych, którzy nie wiążą swojej przyszłości z medycyną. Dlaczego taki kierunek, dlaczego diety? Ja ogólnie bardzo dużo się interesuję, na przykład, kulinariami. Dużo gotuję piecze, i ogólnie bardzo się tym interesuję, różnymi kulturami, i tak dalej. Więc, jakby to trochę zadecydowało o tym, żeby podjąć tutaj, podjąć tutaj studia na tym kierunku. No i też ogólnie na tym uniwersytecie dużo właśnie słyszałem bardzo dobrych opinii. Teraz do nauki tutaj zachęca także sam zabytkowy gmach wydziału, który doczekał się gruntownej modernizacji. Przepiękny budynek, świetnie odrestaurowany, na pewno jest ogromną ozdobą dla bytomia i też dla nas warunki pracy i warunki nauczania dla studentów na pewno znacząco się poprawiły. Remont tego gmachu kosztował blisko 25 milionów złotych.